W 2022 roku kontynuacja prac nad projektem deszczówkowym była dla bydgoskich wodociągów priorytetem. Jest także i w tym roku. Jesteśmy obecnie w trakcie procedury przetargowej celem wyboru wykonawców na realizację 55 obiektów w ramach tego dużego programu deszczowego. Zaprzątał nam większość czasu. Jest to projekt bardzo złożony, bardzo skomplikowany, trudny w fazie projektowej, trudny w fazie realizacji. Poprzedni wykonawca sobie nie poradził niestety z tym projektem, ale my konsekwentnie projekt realizujemy. W ubiegłym roku dokończyliśmy prace projektowe, co umożliwiło nam ogłoszenie przetargów. Jesteśmy obecnie w trakcie procedury przetargowej, której celem jest wybór wykonawców, którzy dokończą te roboty, rozpoczęte, niedokończone. Dla 11 obiektów w ubiegłym roku, dla których mieliśmy już dokumentację projektową, przeprowadziliśmy przetarg, wybraliśmy wykonawców i zrealizowaliśmy skutecznie w terminie te prace dla tych 11 obiektów. One już służą mieszkańcom, służą miastu. A chodzi o zbiorniki retencyjne przy ulicy Kasztelańskiej, kanał deszczowy w ulicy Zygmunta Augusta czy retencję kanałową w ulicy Gołębiej. To, jak bardzo potrzebna jest mieszkańcom Bydgoszczy uporządkowana sieć kanalizacji deszczowej, pokazały ubiegłoroczne, lipcowe i sierpniowe nawałnice. Konsekwencje zmian klimatycznych widzimy. W ubiegłym roku bydgoszczanie mogli dostrzec je w sposób bardzo, bardzo niestety wyraźny. Na Osowej Górze, w rejonie ulicy Wyspowej mieliśmy do czynienia z katastrofą. Z ulewami, które nie były deszczami nawalnymi, to były ulewy tropikalne, które się nie zdarzają. Zaczęło zalewać stopniowo garaże, posesje całe, podwórka, boczne uliczki, tutaj takie ślepe właściwie dojazdówki tutaj od ulicy Gawroni. Dużo tej wody było? No, tej wody można było powiedzieć, że było tak w granicach jakieś na całej utwardzonej drodze, w granicach pół metra. Tak do kolan sięgała woda dokładnie i no po prostu zaczęło zalewać zjazdy do garaży, no i wszystkie posesje do garaży, do środka. W moim przypadku no tak, żeśmy się troszeczkę uratowali, bo ja mam troszeczkę wyżej tutaj, ale sąsiedzi, którzy byli, to właśnie się mieli właściwie pod same drzwi garażowe zjazdy do 1,5 metra wody w garażach. My dysponujemy pomiarami opadów deszczu w Bydgoszczy z okresu 55 lat. I w tym minionym okresie 55 lat nie odnotowano tak intensywnego opadu, jaki wtedy się zdarzył. To najlepiej dowodzi, że absolutnie ten projekt deszczowy jest potrzebny i musimy go konsekwentnie zrealizować. Jednocześnie ta ulewa udowodniła prawidłowość przyjętych rozwiązań i absolutną zasadność tego typu inwestycji dla systemu deszczowego, bo tam, gdzie już wykonano zbiorniki, właśnie w tym rejonie, w rejonie ulicy Kolbego, zbiornik zadziałał, ochronił wszystkie tereny poniżej tego zbiornika, nie wystąpiły żadne podtopienia, żadne zalania. Za ten projekt bydgoskie wodociągi, tak naprawdę miasto Bydgoszcz, dostało zielony laur, czyli wyjątkowe wyróżnienie dla projektów, które stosują innowacyjne technologie dla ochrony środowiska, dla przedsiębiorstw, które promują i stosują ekorozwój, dla przedsiębiorstw, które stosują nowe technologie, stosują rozwiązania naukowe dla ochrony środowiska. I te rozwiązania w tym naszym projekcie deszczowym zostały dostrzeżone i docenione właśnie w ten sposób. Miasto Bydgoszcz jest w pewnym stopniu prekursorem tych rozwiązań, dlatego że po prostu jedno z pierwszych rozpoczęła pracę nad zmianami klimatycznymi i ich wpływ na miasto. W związku z tym jest to konkretna nagroda za konkretną rzecz, tak jak w ogóle w tym konkursie przyznajemy nagrody dla gmin i przedsiębiorstw, które wdrażają konkretne rzeczy. Bydgoszcz staje się prekursorem tych rozwiązań w stosunku do naszego kraju, gdzie inne miasta powinny brać przykład z tego, w jaki sposób rozwiązujemy te problemy, żeby przeciwstawić się zalewaniu miasta w przyszłości. I te statuetki przyznawane są za konkretne rozwiązania w gminach i wdrażane przez poszczególne przedsiębiorstwa. I takie rozwiązania, z którymi Polska powinna się chwalić na arenie międzynarodowej. Czyli to postawiliśmy dość wysokie progi w stosunku do tych nagród i dlatego staramy się pokazać wszystko to, czym możemy się pochwalić z jednej strony, a z drugiej strony, żeby znalazło praktyczne zastosowanie przy rozwiązywaniu problemu. Zorganizowana wspólnie przez miasto Bydgoszcz,
Politechnikę Bydgoską i Miejskie Wodociągi w Bydgoszczy. W konferencji uczestniczyło ponad 100 przedstawicieli samorządów, przedsiębiorstw, środowiska naukowego, firm od nowoczesnych technologii. Na tej konferencji potwierdziliśmy sobie, jakie są potrzeby, jakie są problemy, jakie są możliwości działania, jakie rozwiązania już stosujemy. Potwierdziliśmy absolutną możliwość i zasadność współpracy nauki z przemysłem, w tym przypadku samorządem i Miejską Spółką Wodociągową. Też potwierdziliśmy, że już od dawna w wielu obszarach stosujemy te rozwiązania. Rozwiązania, których celem jest usprawnienie, wspomożenie i zapewnienie wysokiego poziomu zarządzania infrastrukturą. W tym przypadku chodzi o infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną, bo takie rozwiązania, które podjęliśmy 12 lat temu, nie mając świadomości, że to będą nazwane dzisiaj smart rozwiązania dla miasta, my w Bydgoszczy już stosujemy, co pozwala nam w sposób sprawny, z korzyścią dla mieszkańców, zarządzać tą rozległą infrastrukturą, jaką zarządzamy. To jest, przypomnę, ponad 2,5 tysiąca kilometrów sieci i grubo ponad 500 obiektów. Dla nas bardzo ważne było nawiązanie w tej formule współpracy z Bydgoską Politechniką, co rokuje dobrze na przyszłość. Też powiem, że złożyliśmy w ramach programu Hydropartner projekt do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w którym chcemy rozwijać technologie służące monitorowaniu i ochronie środowiska naturalnego.